Witam, z tej strony Rita. W dzisiejszym odcinku wybieramy się w podróż po dwóch pałacach rodziny von Kleist. Zapraszam do oglądania. Pierwszym obiektem jest eklektyczny pałac wzniesiony w 1874 na murach XVIII-wiecznego dworu. Pałac zbudowany jest w stylu eklektycznym, które swoją formą i wielkością wyróżniało się spośród majątków junkrów pomorskich. Obiekt jest ceglany, na kamiennej podmurówce, a jego elewacje są wzbogacone licznymi detalami, w tym strzelistymi wieżyczkami. Dawniej pałac wyglądał jak z bajki. Dzisiaj niestety możemy podziwiać tylko jego ruiny. Ciekawostką jest to, że po 1945 roku mieściła się tutaj szkoła i przedszkole. Szkoła funkcjonowała do lat 80. Od 1874 do 1945 właścicielami majątku była rodzina Denning, wywodząca się z niemieckiego Pforzheim. Gospodarstwo należące do pałacu specjalizowało się w uprawie zbóż i ziemniaków, które w części przerabiano na miejscu w gorzelni. Zaglądając do środka, nie widzimy nic innego, jak tylko zarośla. W 1930 przebudowano pałac po pożarze. Wieś zyskała w tym czasie rozległy zespół budynków gospodarczych. Spójrzcie, ten kamienny fundament to jest właśnie pozostałość po XVIII-wiecznym dworku. W czasach, kiedy pałac zamieszkiwała rodzina von Kleistów, mieściła się tutaj jedna z największych bibliotek w rejonie, po gimnazjum szczecińskim. Wspomnę jeszcze, że do pałacu należy 8-hektarowy park z jeziorem oraz terenami podmokłymi. W tym miejscu znajdował się 8-hektarowy park oraz zabudowania folwarczne wraz z gorzelnią zbudowane w 1900 roku. W posiadaniu rodziny von Kleist były dwie posiadłości. Pierwszą z nich już odwiedziliśmy, a obiekt znajdujący się za mną to z kolei drugi ich pałac, wzniesiony w późniejszych latach XIX wieku. Według opowieści mieszkańców, po zakończeniu II wojny światowej mieściła się tutaj siedziba dyrekcji PGR-u, ośrodek wypoczynkowy, a na końcu siedziba Monaru. Pierwsza wzmianka o pałacu pojawiła się na dokumencie informującym o pożarze z 1403 roku jako siedziba rodowa linii radeckiej von Kleistów, której założycielem był Wolz Kleist. Kleist, czyli ówczesny starosta szczeciniecki, postanowił podstępem przesunąć granicę ziemi szczecinieckiej w głąb ziem polskich. Wrzucił więc do rzeki wpadającej do jeziora Pile słup graniczny z godłem Rzeszy. Chciał w ten sposób zgarnąć ziemie położone między jeziorem Pile, Gwdą i dawną granicą polską. Bardzo ładna wieża. Wyobrażacie sobie, co mogło się kiedyś w niej znajdować?
Dzieje rodu von Kleistów były ściśle związane z historią rejencji szczecinieckiej, prawdopodobnie do połowy XIX wieku. W XVIII wieku był to jeden z bogatszych rodów pomorskich, który posiadał aż 9 wsi. W czasie wojen napoleońskich w całej wsi, włącznie z pałacem, stacjonowała piechota pruska. O, zobaczcie, zachowało się jeszcze trochę starego muru pałacowego. Jakby się tak przyjrzeć z bliska pałacowi, dostrzeżemy bardzo ładne wyrzeźbienia. Okej, to wychodzimy już z pałacu i przyjrzymy się teraz, co znajduje się obok niego. Zobaczcie, jakie ładne kafelki drobne. Widok na kościół. Możliwe, że tutaj były toalety. Heinrich von Kleist w styczniu 1741 roku wkroczył do Ołtawy na czele wojsk pruskich. Za zasługi na polu bitwy otrzymał pozwolenie od cesarza Fryderyka II Wielkiego na zebranie wszystkich ruchomości z pałacu. Oj, dawniej przepiękna posiadłość, dzisiaj tylko wspomnienie. Wychodząc z pałacu, widzimy kościół filialny parafii Parsemcko, który został zbudowany w 1744 jako fundacja właścicieli wsi von Kleistów. Najbardziej efektownym i pięknym elementem kościoła przez ponad 200 lat była ambona przerobiona przez von Kleistów z trzech karet Jana Sobieskiego. Właśnie tam, na kościelnej wieży, znajduje się neobarokowy dzwon.